Ręka ciszki 1940 roku. Jeszcze przed wojną, gdy miałem 14 lat, któregoś dnia mama powiedziała, że w niedzielę pojedziemy do Ręka Ciszek, do stryja Franciszka, rodzonego brata naszego dziadka, Zenona Rogińskiego. Nie za bardzo mi to pasowało, gdyż wolałem pograć w piłkę w Lesie Belmonckim. Zresztą nie znałem go i mało o nim słyszałem. Mama jednak, jak zapowiedziała, tak zrobiła. W niedzielę zebrała całą naszą trójkę, Lolę, Dziunię i mnie, i wyruszyliśmy w drogę. Dojechaliśmy pociągiem do Nowej Wilejki, a stamtąd już piechotą 2 kilometry doszliśmy do Ręka Ciszek. Przed zabudowaniami był niewielki lasek i gdy tylko weszliśmy do niego, wybiegły 2 groźne psy, owczarki kaukaskie. Stanęliśmy w miejscu, one też nie atakowały nas, ale obserwowały. Gdy ktoś z nas się poruszył, to warczały. Krzyczeliśmy z całych sił: stryju, stryju! A stryj miał przytępiony słuch i szybko nas nie usłyszał. W końcu przyczłapał i zaprowadził nas do domu, w którym zastaliśmy chłopaka w moim wieku z szelmowskim uśmiechem i ładną, około 30-kilkuletnią kobietę. Myślałem, że to córka stryja, a to była nasza stryjenka, żona stryja. Nie wiem dlaczego, ale od razu poczułem do niej sympatię. Z synem Jankiem szybko się zaprzyjaźniłem. Stryj był o wiele starszy od swojej żony i małomówny. Dziwnie jakoś patrzył, nie wiadomo na kogo, na ciebie czy na sosnę. Później, jak już lepiej poznałem stryjenkę, opowiedziała mi całą rodzinną historię. Z wojny stryj wrócił dość zasobny, gdyż przywiózł dużą puszkę po landrynkach złotych monet. Były to 5- i 10-rublówki. Część z nich wydał na zakup ziemi i zabudowań, a resztę schował pod gruszą. Co jakiś czas, aby nacieszyć oko widokiem złota, przynosił je do domu. Któregoś dnia, gdy przyszedł pod gruszę, złota już nie było. Prawdopodobnie na tym tle trochę sfiksował. W zasadzie całym gospodarstwem zajmowała się stryjenka. Z tego, co pozostało, mogli dobrze żyć. Wcześniej stryj założył gospodarstwo ogrodnicze, wybudował oranżerię i się ożenił. Stryjenka pochodziła z biednej białoruskiej rodziny i aby wyrwać się z tej biedoty, wydała się za stryja. Nie kochała go, ale była lojalna wobec niego. Wspólnie rozbudowali gospodarstwo, ograniczyli się do hodowli nowalijek, pomidorów i ogórków. Na brak odbiorców nie narzekali, gdyż gospodarstwo oddalone było tylko 2 kilometry od miasta i tyle samo od koszar 13. pułku ułanów. Janek chodził do szkoły w Nowej Wilejce. Matka wychowywała go, jak mi się zdawało, w duchu białoruskim, gdyż rozmawiali ze sobą w tym języku, ale chodzili do kościoła, a nie do cerkwi. Stryjenka ucieszyła się naszym przyjazdem. Ugoszczono nas dobrym białoruskim obiadem, który nam bardzo smakował, szczególnie biały barszcz z białą kiełbasą. Poczułem się tu dobrze. Gdy więc pod wieczór mama oznajmiła, że musimy się pożegnać, zacząłem się dąsać i chciałem tam jeszcze zostać parę dni. Tym na pewno ująłem stryjenkę. Od naszego poznania się jeszcze kilka razy odwiedziłem Ręka Ciszki. Bywałbym tam częściej, ale na przeszkodzie stały psy, które mnie zawsze dopadały, gdy tylko wszedłem do lasku i musiałem długo czekać, aż ktoś przyjdzie i mnie zabierze. W tym czasie stryj zmarł i na gospodarstwie zostały tylko 2 osoby, matka i syn. Nie chciałem też nadużywać ich gościnności z uwagi na to, że za każdym razem, gdy tam byłem, dostawałem od stryjenki 2 złote na kino i lody i trochę wędliny. Dla mnie to było dużo pieniędzy. Ostatni raz pojawiłem się tam na wiosnę 1939 roku i od tego czasu minęło 1,5 roku. Zamierzałem w niedługim czasie zjawić się w Ręka Ciszkach. Jednak już nie zupełnie bezinteresownie, gdyż w głowie miałem plan związany z zapalniczkami. Gdy nazbierałem trochę niklowych rurek i pociąłem na 5-centymetrowe kawałki, udałem się do Ręka Ciszek. Z Zarzecza do Ręka Ciszek nie było daleko, około 7 kilometrów. Drogę urozmaicał piękny krajobraz. Do francuskiego młyna szło się między Lasem Belmonckim a rzeką Wilejką. Po lewej stronie las piął się po stoku w górę. U dołu płynęła wartko rzeka. Po drodze mijało się Czarci Jar, z którego w najgorętszych dniach wiało chłodem. Znałem dobrze ten teren z wędrówek harcerskich. Swego czasu prawie codziennie biegałem do lasu, aby pograć w piłkę nożną. Często też rano, szczególnie w upalne dni, szło się do francuskiego młyna, aby popływać przed tamą na spiętrzonej, wolniej płynącej wodzie.
Największą atrakcją był wodospad, pod którym można było godzinami siedzieć i się chłodzić. W miejscu, gdzie woda spadała, tworzył się wir, który wciągał wszystko, co było w jego zasięgu. Tam nauczyliśmy się pokonywać wiry wodne. Należało nabrać dużo powietrza, wskoczyć w ten wir i poddać się wkręcaniu aż do dna, a następnie odbić się mocno nogami. Wtedy w kilka sekund było się na powierzchni. Dla tych, którzy umieli dobrze radzić sobie z wirem, była to fajna zabawa, ale dla początkujących niebezpieczna. Toteż każdy z nas dyskretnie obserwował tych, którzy chcieli popróbować swoich sił, aby w razie czego przyjść im z pomocą. Po osiągnięciu tych umiejętności łatwiej było odważnie pływać na większych rzekach, takich jak Wilia czy Niemen. Gdy się już doszło do francuskiego młyna, trzeba było wspiąć się w górę na wysokość 150 metrów, aby dostać się na drogę do rękaciszek. W rękaciszkach zaszły zmiany. Jeden pies zdechł, a drugi był na uwięzi. Spokojnie mogłem już wchodzić do zagrody. W kuchni zastałem Stryjenkę i szelmowsko uśmiechniętego Janka. Ucieszyli się ze spotkania. Ja też. Stryjenka wiedziała, co lubię najbardziej i zaraz na patelnię włożyła krążek białej kiełbasy z dużymi skwarkami, które w dużym ruskim piecu szybko się usmażyły. W tym okresie miałem szalony apetyt, to też z surową kapustą wszystko szybko zjadłem. Na drugi dzień, gdy Janek wyszedł, zacząłem ze Stryjenką rozmowę o srebrnych pieniążkach. Powiedziałem, że chcę robić zapalniczki i bransoletki. Stryjenka poszła do sąsiedniego pokoju, przyniosła pudełko srebrnych monet i zapytała, ile mi potrzeba. Wystarczy mi chwilowo 10 dwuzłotówek i 5 pięciozłotówek, odparłem. Bez słowa mi je dała. Po 3 dniach pożegnałem się z domownikami, na drogę dostałem jak zwykle od Stryjenki trochę wędliny i 2 krążki kiełbasy. Gdy z lasu wyszedłem na drogę, sam nie wiem dlaczego, ale przypomniało mi się zdarzenie sprzed 7 lat. W upalny dzień szedłem drogą do koszar 13. Pułku Ułanów. Nagle zobaczyłem w oddali zbliżający się do mnie tuman kurzu, a w nim dojrzałem 3 galopujących ułanów. Jeden z nich trzymał wyciągnięty buńczuk tatarski z półksiężycem. To właśnie był mój wuj, Bolesław Rogiński. Zatrzymał się, porozmawiał chwilę i pojechał dalej. Wuj służył w 13. Pułku Ułanów w Nowej Wilejce i nie wiem dlaczego, ale był w szwadronie tatarskim. Kiedyś w towarzystwie starszych opowiadał, a ja podsłuchałem, zabawną historyjkę, która mu się przydarzyła. Miała być inspekcja. Szwadron w 2 szeregu stanął do przeglądu, który niebawem miał się odbyć. Przyjechał rotmistrz, bacznym okiem zlustrował szwadron i na koniec zatrzymał się naprzeciw wuja i zapytał go: Ty tam, kawalerzysto z drugiego rzędu, jak się nazywasz? Bolesław Rogiński, panie rotmistrzu, odpowiedział wuj. O, to ty, Rogiński, siedzisz na tym koniu jak chuj na płocie, powiedział rotmistrz i odjechał. W szkole nauka szła normalnym trybem. Stosunki między kolegami były poprawne, ale raczej oficjalne. Dopiero pod koniec roku zaprzyjaźniłem się z Heniem Krzyszczakiem, późniejszym partyzantem 6. Brygady Tońki i często u niego bywałem. Zresztą był to partner od siatkówki, z którym w pewnym sensie rywalizowałem. Rodzice Henia zadowoleni byli z naszej znajomości i zapraszali mnie do siebie. Po części byli moimi bratnimi duszami, gdyż lubili grać w karty. Henio nie grał, tylko cierpliwie kibicował, a ja z jego mamą i tatą bębniłem w tysiąca. Przy okazji podkarmiłem się dobrym poczęstunkiem. W tym okresie zawsze miałem wilczy apetyt. Na warsztatach zacząłem robić zapalniczki. Przede wszystkim starałem się szybko wykonać powierzone przez instruktora zadanie, na przykład żabkę, klucz szwedzki, francuski czy coś innego, a w pozostałym czasie odwalałem fuchę. Robienie poszczególnych części szło mi dobrze, ale kompletnie nie miałem talentu do lutowania tych części i to mnie zniechęcało. Zrobiłem 3 zapalniczki, dałem jedną wujowi, drugą Jankowi z rękaciszek, tacie i na tym skończyłem. Zresztą instruktor zaczął się czegoś domyślać i zbyt często przychodził na moje stanowisko pracy. Jeszcze zrobiłem trochę ogniw do bransoletek, aby zużyć te srebrne monety, które dostałem od Stryjenki i na tym zakończyłem swoją działalność. Zresztą trafiły się nowe zajęcia. Któregoś dnia po lekcji nauczyciel matematyki, pan Mielnik, powiedział, abym wziął kolegę i poszedł naprawić światło, które się popsuło jego znajomym.
Z chęcią na to przystałem, gdyż w pewnym sensie było to wyróżnienie. Porozmawiałem też ze swoim dobrym kumplem o tej pracy, z Kazikiem Iwanowem, ponieważ bez niego nie dałbym sobie rady. Od tego czasu, na początku mniej, a potem coraz częściej, chodziliśmy po domach i naprawialiśmy usterki elektryczne. Zawsze coś się za to dostało, ale nie przywiązywaliśmy do tego wagi. Zyskaliśmy sympatię profesora i to było najważniejsze. Widać było, że pan Mielnik mnie lubił, gdyż na wiosnę, gdy ściąłem włosy na zero, strasznie mnie opieprzył. Co ty z siebie zrobiłeś? Takiego brzydala? I ochrzaniał mnie przez cały czas, aż mi włosy nie urosły na jeża. Miał rację, gdyż rzeczywiście z włosami wyglądałem znacznie lepiej. Wilno i Glinciszki, 1940-1942. W miarę upływu czasu warunki bytowania w mieście się pogarszały. Zaczęło brakować towarów, a także środków na ich zakup. Ci, którzy mieli pracę, jakoś sobie radzili, ale o pracę było trudno i bezrobotnym bieda zaglądała do domów. Sowieccy wojskowi, szczególnie ci z wyższą rangą, sprowadzali swoje rodziny. A że mieli dobre uposażenie i dużo pieniędzy dodatkowo wydrukowanych, wykupowali wszystko, co było możliwe. Mieszkańcom miasta zaczęło brakować żywności. Aby dostać kawałek chleba, trzeba było stać w kolejce od 5 rano i dobrze było, gdy się coś dostało. Toteż moi rodzice coraz częściej dostarczali mi produkty żywnościowe z chlebem włącznie. Nie wszyscy mieli rodziny na prowincji i musieli w inny sposób sobie radzić. Większość zajmowała się handlem wymiennym. Życie wilnian stawało się znacznie trudniejsze. Coraz więcej pojawiało się na ulicach wojska sowieckiego. Zaczęły chodzić słuchy o aresztowaniach. Szły święta Bożego Narodzenia. Co jakiś czas z Glinciszek do rafinerii w Wilnie przywożono transportem konnym spirytus nieratyfikowany. Tak się złożyło, że na ferie świąteczne mogłem się z tymi ludźmi zabrać do domu. Wcześnie przyszła zima, napadało sporo śniegu i ścisnął silny mróz, około minus 20 stopni. Sanna była dobra, a wypoczęte nocą konie rączo rwały do stajni. Do domu jechałem z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszyłem się na spotkanie z rodziną, panem Henrykiem i psem Żukiem, z drugiej zaś mierziła mnie ta obca nazwa Sowchoz. Już nie jechałem do majątku Glinciszki, tylko do sowchozu, miejsca z nazwy obcego. Nie wiedziałem też, jak ułożą się stosunki z miejscową młodzieżą. Co prawda mogłem liczyć na kolegów Jurka i Bronka, z którymi miałem spędzić większość czasu, ale z miejscowymi nie mogłem uniknąć spotkań, a wspomnienia z ostatniego pobytu nie były zbyt przyjemne. Po 5 godzinach jazdy dotarliśmy do Glinciszek. W domu jak zwykle serdeczne powitanie z rodzinką, szczególnie gdy się rzadko ją widuje. Żuk z radości łasił się, lizał, mruczał. Wkrótce usiedliśmy do obiadu. Nie widząc pana Henryka, zapytałem: gdzie jest pan Henryk? Rodzice popatrzyli na siebie, a za chwilę ojciec powiedział, że nie wie, gdzie jest, gdyż pan Henryk Mordasewicz znikł. Jak to znikł? Zapytałem. Tak normalnie, ulotnił się jak kamfora, nic nikomu nie mówiąc. Zrobiło mi się smutno, ponieważ przyzwyczaiłem się do niego i bardzo go polubiłem. Na drugi dzień poszedłem do pana Juniewicza, który miał najlepsze rozeznanie. Tu przecież mieszkał. I zapytałem, czy może coś wie o panu Henryku. Odpowiedział, że też nie wie, z jakiego powodu mężczyzna zniknął. Trudno, pomyślałem. Może wkrótce to się wyjaśni. Święta w tym roku nie były już takie same jak poprzednie. Co prawda w majątku, czy już w sowchodzie, życie płynęło, powiedzmy, normalnym torem. Ludzie w poczuciu swoich obowiązków wykonywali codzienną pracę. Zarząd sowchozu nie był aktywny. Precjed Jesiel, człowiek o mizernej posturze i połatanych butach, przychodził do sowchozu i nieustannie debatowano, tylko nikt nie wiedział o czym. Ludzie majątkowi też się zamknęli w sobie. Szły czasy, które mało kto rozumiał. Okres świąteczny był bardzo mroźny. Nie chciało się nawet wychodzić na dwór. Śnieg zasypał jezioro, a na jazdę na nartach było za zimno. Siedziało się więc w domu i obiadało świątecznymi smakołykami. Wieczorem przychodzili Juniewiczowie na śliżyki. Tak minęły święta i ferie 1940 roku.
Po trzech królach, tak jak zwykle, z Juniewiczami, przyjechałem do Wilna i zaczęła się nauka, ale ze względu na duże mrozy była w kratkę. Poniżej 15 stopni mrozu nie było nauki. W szkole atmosfera była dobra, można nawet powiedzieć, że życzliwa. Potworzyły się grupki chłopaków, którzy sobie nawzajem opowiadali i trzymali się razem. Była grupa nasza, nazwijmy sportowa, która skupiała około 20 osób, grających w piłkę i jej sympatyków. Na przykład Kazik Iwanow nie grał w piłkę, ale był moim bardzo dobrym kolegą. Druga grupa, Adasia Mickiewicza, czyli Nowostrojka od nazwy dzielnicy, odpowiednik Bałut w Łodzi czy Łyczakowa we Lwowie, była to grupa palących. Zbierali się szczególnie na dużych pauzach i puszczając dymka, gawędzili. Robili wrażenie ważniaków, ale przy bliższym poznaniu okazali się fajnymi chłopakami. Trzecia grupa to Litwini, też około 10 osób. Trzeba przyznać, że nie przysparzali nam kłopotów. Nie wtrącali się do nas i nie kapowali. Czas był trudny. My, młodzi, może trochę inaczej przeżywaliśmy tamten okres niż starsi. Nie we wszystko byliśmy wtajemniczeni, ale dużo widzieliśmy i odczuwaliśmy, co się wokół nas dzieje. Warunki życia mieszkańców Wilna stale się pogarszały i nie było symptomów, że będzie lepiej. W ciągu pierwszych miesięcy drugiej okupacji sowieckiej nie dokonywano większych aresztowań. Sowieckie służby specjalne, do perfekcji wyszkolone w ujarzmianiu krajów azjatyckich i nie tylko, zaczęły wcielać w życie swoje perfidne doświadczenia. NKWD przede wszystkim było zajęte przygotowaniem dużych operacji. Rejestrowano uchodźców z innych części Polski i sporządzano spisy osób uważanych za niebezpieczne dla władzy sowieckiej. Tymczasem nasza edukacja szkolna toczyła się normalnym trybem. W czasie karnawału uczniowie starszych klas wraz z żeńskim gimnazjum handlowym zorganizowali zabawę karnawałową. Jak się później okazało, głównymi inicjatorami byli moi późniejsi koledzy z partyzantki z oddziału Szczerbca, a mianowicie Buś Smutny, dwóch braci Konopackich, Hultaj i Soplica. Jako refrenista o ładnym głosie został zaproszony Franciszek Gradziewicz, bosy, z gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta, późniejszy nasz dowódca plutonu kompanii szturmowej. Zabawa karnawałowa była dla mnie dużym przeżyciem, ponieważ był to mój pierwszy bal przy wkraczaniu w dorosłe życie. Ciocia Hela Rogińska pożyczyła mi garnitur jakiegoś tam wuja, który nie powrócił z wojny. Czułem się w nim dobrze i pewnie. Na zabawie poznałem ładną dziewczynę, ale jakąś taką zadumaną i smutną. Bawiłem się z nią przez całą prawie noc. Tańcząc z nią, zauważyłem na jej palcu ładny złoty pierścionek z wygrawerowanymi hebrajskimi literami. Zapytałem, co to za pierścionek. Odpowiedziała, że to pamiątka rodzinna po babce. Nie wyglądała na Żydówkę. U Stryjenki mieszkało się dobrze. Byliśmy tylko we dwójkę. Wuj Janek na prowincji prowadził jakieś budowy i w domu rzadko się zjawiał. Twierdził, że poza miastem jest bezpieczniej. Był porucznikiem rezerwy i obawiał się aresztowania. W szkole nic się specjalnie nie działo. Nauka szła niby normalnie, ale jakby zeszła na dalszy plan. Sytuacja polityczna pogarszała się z dnia na dzień. Coraz głośniej słuchać było o aresztowaniach i wywózkach do Rosji. Przyszła Wielkanoc i na ferie, tak jak zwykle, pojechałem do Glinciszek. Następnego dnia po przyjeździe przyszedł Bronek i powiedział: zdaje mi się, że w gajówce w Służanach jest Henryk Mordasewicz. Serce mi mocniej zabiło, a intuicja podpowiedziała, że wiadomość może być prawdziwa. W związku z tym oznajmiłem Bronkowi, że w takim razie pojadę do Służan i sprawdzę, czy pan Henryk tam jest. Poszedłem do pana Juniewicza i poprosiłem, aby pożyczył mi rower. Dał mi go bez słowa, a ja bezzwłocznie pojechałem do gajówki. Droga już była sucha, świeciło słońce i czuło się wiosnę. Te 10 kilometrów, które dzieliły Służany od Glinciszek, pokonałem szybko i znalazłem się w gajówce. Pan gajowy był w obejściu, więc od razu po przywitaniu zapytałem się go o pana Henryka. Nie był specjalnie zdziwiony moim przybyciem. Powiedział, żebym zaczekał i odszedł. Za chwilę z gajówki wyszedł pan Henryk i od razu się spytał, skąd wiem, że on tu jest, gdyż o tym fakcie wie tylko ścisłe grono znajomych. W dalszej rozmowie mi powiedział, że dotychczas przebywał w Witkuszkach, w obozie internowanych, niedaleko Wilkomierza, i kiedy uciekał stamtąd, nie zdążył zabrać kurtki skórzanej i spodni bryczesów. Zapytał mnie, czy nie mógłbym się tam udać i przywieźć mu tych rzeczy. Zgodziłem się bez wahania. Na odchodnym podał mi nazwisko osoby, do której miałem się zwrócić, i dodał:
Nie tyle mi zależy na kurtce skórzanej, ile na spodniach. Zdziwiłem się, ponieważ uważałem, że kurtka skórzana jest bardziej wartościowa od zgrzebnych bryczesów. Jednak później okazało się, że byłem w błędzie. Na drugi dzień, wczesnym rankiem, mama dała mi na wszelki wypadek pół litra wódki. Zarzuciłem chlebak na ramię i udałem się w drogę na piechotę. Dotarcie do szosy łączącej Mejszagołę z Wilkomierzem zabrało mi około 3 godzin. Po pół godziny zabrał mnie kierowca sowieckiego samochodu ZIS-5 za te pół litra wódki i w ten sposób dostałem się do Witkuszek. Ośrodek internowanych mieścił się w majątku Witkuszki. Uchodźcy mieszkali w dużym murowanym budynku, tak zwanym pałacu. Nie od razu wszedłem do środka, ale usiadłem na ławce i przez jakiś czas obserwowałem jego mieszkańców. Widziałem ludzi w różnym wieku, od kilkunastu do około 50 lat. Sporo było młodzieży, szczególnie dziewczynek w wieku 14-16 lat. Było południe i ładna wiosenna pogoda. Zbliżała się pora obiadu. Internowani spacerowali w parku i wokół pałacu małymi grupkami, żywo rozmawiając. Z ich wyglądu i ze sposobu bycia można było wnioskować, że jest to inteligencja pochodząca z różnych części Polski. Podobało mi się, że pomimo trudnej sytuacji życiowej zachowali spokój i pogodę ducha. Trochę odpocząłem, trochę zobaczyłem i udałem się do pałacu. Zaraz przy wejściu trafiłem na mężczyznę wieku około 30 lat i zapytałem go o osobę o nazwisku podanym mi przez pana Henryka. Zaprowadził mnie do pokoju, w którym stłoczono kilka jednopiętrowych prycz do spania. Z zewnątrz budynek wyglądał o wiele ładniej. Spotkany mężczyzna wskazał mi właściwą osobę, a ja podszedłem do niej i powiedziałem, w jakim celu tu przybyłem. Mężczyzna w wieku 30 lat, krępej budowy, bez żadnych pytań wyciągnął zza pryczy kurtkę i bryczesy. Zauważyłem, że wręczył mi je z pewnym zadowoleniem. Pewnie poczuł ulgę, że spadł z niego obowiązek pilnowania tych rzeczy. Wcisnąłem te grube, samodziałowe bryczesy do chlebaka, włożyłem trochę za dużą kurtkę na siebie, zarzuciłem chlebak na ramię i udałem się w drogę powrotną. Do Glinciszek dotarłem wieczorem. Na drugi dzień w południe znów poprosiłem pana Juniewicza o rower i pojechałem do Służan. Tym razem również zastałem pana Gajowego w obejściu. Ze względu na gościa musiał być czujny. Ujrzawszy mnie, wszedł do gajówki i za chwilę wyszedł stamtąd pan Henryk. Wręczyłem mu kurtkę skórzaną, na którą nawet nie spojrzał, natomiast z uwagą przyglądał się spodniom. Wstrząsnął nimi parę razy i twarz mu się rozjaśniła. Podziękował mi i po krótkiej rozmowie się rozeszliśmy. Na odchodnym powiedziałem, żeby kiedyś przy okazji nas odwiedził. Wracając do domu, zastanawiałem się, dlaczego mu tak zależało na tych zgrzebnych, grubych, chłopskich spodniach. Po jakimś czasie zagadka się wyjaśniła. Okazało się, że w szwach zaszyte były złote pięciorublówki, tak zwane świnki, i dlatego tak bardzo chciał odzyskać spodnie. Święta wielkanocne nie były wesołe. Przytłaczała niepewność i groźna sytuacja. Zaraz po świętach ojciec pojechał do Podbrzezia i przywiózł złą wiadomość. Żyd Szynszyl w wielkiej tajemnicy mu powiedział, że szykuje się wywózka do Rosji. Sporządzane są listy rodzin, które ma objąć deportacja. Wzbudziło to strach i bezsilność, gdyż nie było wiadomo, kogo te listy obejmą, a ponadto miały być wywożone całe rodziny. Co innego, gdy z rodziny kogoś mają aresztować, wtedy ostrzeżenie mogło być skuteczne. Jednak kiedy wywózka ma objąć całe rodziny, jaką wartość ma takie ostrzeżenie? Gdzie się ma udać taka rodzina? Kilka dni po świętach w niezbyt dobrym nastroju i w niepewności o rodzinę pojechałem do Wilna. Na Zarzeczu jeszcze zastałem wuja Janka, który nie zdążył załatwić formalności związanych z budową i musiał przedłużyć swój pobyt. Denerwował się, ponieważ coraz częściej zaczynały dochodzić wiadomości o aresztowaniach. Przyszedł kolega wuja, wysoki, przystojny mężczyzna, miał 35 lat. Podobnie jak wuj porucznik przedwojenny, tylko ze służby czynnej. Po przywitaniu zaraz się ulotniłem do drugiego pokoju, a wuj tak jak zawsze przymknął drzwi, abym nie słyszał ich rozmowy. Na pewno mówili o polityce, gdyż inne sprawy zeszły na dalszy plan. W szkole niby prowadzono normalną naukę, ale tę normalność zakłócały wiadomości o aresztowaniach i wywózce. Do miasta przybywało coraz więcej wojska sowieckiego, od niebieskich otoków na czapkach aż się roiło. NKWD wcielało w życie swoją kilkunastomiesięczną robotę inwigilacyjną.
Boczne tory stacji towarowej zostały zapchane wagonami. Było pełno samochodów, a miasto ogarnęła trwoga. Z samego rana, 13 czerwca, zaczęła się wywózka. W pierwszej kolejności wypełnionymi ciężarówkami wywożono uchodźców spod okupacji niemieckiej i miejscowych działaczy politycznych. Wieźli nie tylko Polaków, lecz także Litwinów i Białorusinów. Od 23 do 25 czerwca ewakuowano więzienia. Akcji nie zaprzestano nawet podczas nalotu. Około południa rozwalono tory kolejowe dookoła dworca, ale akcja wysiedleńcza trwała nadal wśród spadających bomb. Toczyły się i toczyły ciężarówki wypełnione ludźmi. Wczesnym wieczorem 23 czerwca, jeszcze przy świetle dziennym, Litwini zaatakowali żołnierzy sowieckich, których w mieście już było mało. Udało im się na baszcie Giedymina zawiesić flagę narodową. Po uderzeniu Niemców na Związek Sowiecki nie zdołano zrealizować zaplanowanych wywózek i deportacji. Część osób ewakuowanych z więzień ocalała dzięki kolejarzom polskim, którzy odczepili od lokomotyw wagony pełne ludzi przeznaczonych do wywózki. Między innymi tak uchronił się nasz późniejszy dowódca 3. Brygady Szczerbiec. Wkroczenie 24 czerwca 1941 roku wojsk niemieckich miasto powitało z uczuciem ulgi. Odejście bolszewików oznaczało przede wszystkim koniec koszmaru okupacji sowieckiej. Nowego okupanta jeszcze nie znano. Nie przypuszczano jednak, aby był zdolny dorównać w akcjach represyjnych bolszewikom. Z czasem się okazało, że jedni od drugich wcale nie byli lepsi. Jednak ten czas przemian był niezmiernie ważny, gdyż pozwolił ludności całej Wileńszczyzny złapać oddech. Podczas tych wydarzeń przebywałem u wujostwa Krupowiczów na Zwierzyńcu przy ulicy Dzielnej 52. Wuja znałem mało, ale ciocię Misię bardzo lubiłem. Była dla mnie wzorem matki, żony i kobiety, dobrze ułożonej, a do tego ładnej i ciepłej. Mówiła dźwięcznym, ale spokojnym głosem, a jej duże fiołkowe oczy się śmiały. Była jednym z sześciorga dzieci przylaskowskich, 3 synów i 3 córki, którzy posiadali mały mająteczek pod Lidą, zwany Zapolaki. Wykształcili wszystkie swoje dzieci. 2 synowie, Bolek i Witek, ukończyli renomowaną szkołę inżynieryjną Wawelberga w Warszawie, a najmłodszy syn, Wilek, po maturze wstąpił do wojska, do strzelców podhalańskich. Tam szybko awansował i był jednym z najmłodszych kapitanów w Polsce. 3 córki, Hanna, Michalina i Halina, zrobiły matury i dobrze powychodziły za mąż. Ciocia Misia w 1925 roku wyszła za Janusza Liczbińskiego, porucznika Legionów, skoligaconego z rodem generała Dąba Biernackiego. Był to człowiek o nadzwyczajnej aparycji i ujmującym sposobie bycia. Miał duże powodzenie u kobiet, dlatego też małżeństwo nie trwało zbyt długo. Po 10 latach związku ciocia zabrała dzieci, 9-letniego Witka oraz 7-letnią Teresę i opuściła Warszawę. Jechała do Zapolaków, a po drodze zatrzymała się w Wilnie u pana Krupowicza, męża swojej dawnej przyjaciółki. Pan Krupowicz był potężnym mężczyzną, posiadał 2 dobrze prosperujące cukiernie, jedną na ulicy Wileńskiej, naprzeciw swojego mieszkania, a drugą na ulicy Dominikańskiej, tuż przy kościele. Dobrze go nie znałem, wiem tylko, że służył w armii Denikina, walczącej z bolszewikami. W jednej z takich walk został ranny. Rannego jeszcze dobijali bagnetami bojcy, a myśląc, że już nie żyje, zostawili na polu walki. Otrzymał 17 pchnięć, ale jakoś z tego wyszedł i był zdrów. Parę lat wcześniej zmarła mu żona, a on już przedtem podkochiwał się w cioci, więc teraz nadarzyła się okazja i z niej skorzystał.